Dzień dobry, przechodzimy, słuchajcie, do kolejnego tematu z historii, ósma klasa. Temat dzisiejszy rozbijemy sobie na dwie części, bo dosyć obszerny jest, można dosyć sporo powiedzieć. Będziemy mówili o Polsce, dzisiaj powiemy Polska w Unii Europejskiej, tak? Na następnym naszym spotkaniu zrobimy sobie Polska w NATO. Polska w Unii Europejskiej. I teraz my zatrzymaliśmy się mniej więcej na okresie transformacji, rok 89, początek lat 90. No i celem jest, żebyśmy dzisiaj poznali, w jaki sposób to się stało, że my weszliśmy do tej Unii Europejskiej, jakie musieliśmy zadania, przeszkody, być może jakieś rzeczy pokonać, żeby do tej Unii po prostu trafić. Mamy, słuchajcie, początek lat 90. i jest to czas, że pomimo tej transformacji, tak, pomimo tego momentu, że zmieniliśmy system z komunistycznego na demokratyczny, nadal w naszym państwie stacjonowały wojska radzieckie i w roku 90. władze państwa polskiego, te już można powiedzieć nowe, niekomunistyczne władze, rozpoczęły negocjacje ze Związkiem Radzieckim w sprawie wycofywania wojsk rosyjskich. Ostatecznie taka decyzja zapadła dopiero po rozwiązaniu Układu Warszawskiego w 1991 roku za zgodą ówczesnego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. I dopiero, słuchajcie, bo wiadomo, że te wojska rosyjskie na początku się już wycofywały, ale to nie było takie oficjalne wycofywanie się. W 91 roku zapada decyzja tak, że wojska rosyjskie mają się wycofać. W naszym mieście, w Świdnicy, byliśmy w ogóle drugim miastem co do wielkości stacjonowania wojsk rosyjskich. Mieliśmy tutaj bataliony zmechanizowane, lotnicze, samochodowe. Także dosyć tego sporo było. Można było powiedzieć, że miasto było podzielone na takie dwie części. Część rosyjską, która była niedostępna dla mieszkańców miasta. Trzeba było mieć specjalną przepustkę, żeby na taką część się dostać. Ta część była złożona z takiej części, nazwijmy to, służbowej, czyli tam, gdzie znajdowały się tak zwane czerwone koszary, i części tak zwanej prywatnej, tam, gdzie zamieszkiwali oficerowie, czy zamieszkiwali zwykli żołnierze. Oficerowie zazwyczaj w mieście mieszkali w domkach jednorodzinnych. Były to tereny, słuchajcie, za dzisiejszą szkołą technikum budowlano-elektrycznym. A wojsko miało swoje siedziby w Czerwonych Koszarach, to jest tutaj przy ulicy Armii Krajowej Głowackiego. Pomiędzy tymi dwoma ulicami mamy właśnie te przepiękne Czerwone Koszary. A żołnierze zamieszkiwali w większości dwa punkty miasta, bo był to teren nad zalewem bloków i przy Marii Skłodowskiej-Curie, też takie dwa bloki. To jest, słuchajcie, oczywiście pokrótce, ponieważ ta przestrzeń, ona była dosyć obszerna, ona się rozrastała, sięgała aż do parku, słuchajcie, przy pierwszym ogólniaku, który kiedyś był też w rękach rosyjskich. Także nasze miasto stanowiło dużą taką bazę wojskową. Z naszego miasta wojska rosyjskie, ostatnie wojska opuściły nasze miasto w 91 roku. W ogóle w Świdnicy było połączenie, słuchajcie, kolejowe pomiędzy Świdnicą a Moskwą. To też może świadczyć o tym, że jednak to miasto było dosyć mocno zmilitaryzowane. Natomiast ostatnie oddziały rosyjskie opuściły największe miasto. Słuchajcie, tak małą Moskwę, można powiedzieć, małe takie miasteczko, które było w bardzo dużej ilości zamieszkiwane przez Rosjan, i była to Legnica. I tu jest taka zbieżność daty, dosyć taka ironia historii, ponieważ ostatnie wojska rosyjskie opuściły Legnicę 17 września 1993 roku. Data 17 września, charakterystyczna dla historii naszego państwa, dla historii II wojny światowej. I ta data powtarza się właśnie przy opuszczaniu Legnicy przez wojska rosyjskie.
To się działo w Polsce, natomiast na początku lat 90. te wojska rosyjskie wycofały się również z państw Europy Wschodniej, to nie tylko z państwa polskiego. I w związku z tym, że mamy już zmienioną sytuację, słuchajcie, polityczną, gospodarczą, zaczynamy nawiązywać kontakty, znaczy szukamy tych kontaktów z państwami bloku zachodniego. I efektem takiego szukania, takiej współpracy było podpisane pewne porozumienie na terenie Niemiec, w miejscowości Weimar. W Weimarze w 1991 roku podpisano porozumienie pomiędzy Francją, Niemcami a Polską, zwane Trójkątem Weimarskim. I to było porozumienie, które tak jakby stwarzało nam możliwość otwarcia się gospodarczo na Zachód. W tym też samym czasie my oczywiście podejmowaliśmy współpracę bardzo mocną z państwami byłego bloku wschodniego, czyli Czechami, Słowacją, Węgrami i zawiązaliśmy taki sojusz, który się nazywał Grupa Wyszehradzka. On został powołany do życia też na początku lat 90. I ta Grupa Wyszehradzka miała stanowić wsparcie dla państw byłego zależnych od państw, które były zależne od Związku Radzieckiego. Grupa Wyszehradzka miała tutaj wspierać nawzajem te państwa, żeby one osiągnęły taką stabilizację międzynarodową. Dodatkowo w 1992 roku podpisano, słuchajcie, takie porozumienie, które się nazywa CEFTA, i to było dokładnie Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu. I CEFTA powodowała zniesienie cła pomiędzy państwami dawnej Europy Wschodniej po to, żeby usprawnić wymianę handlową, usprawnić handel i usprawnić rozwój gospodarczy tych terenów. Na samym początku lat 90., już w 91 roku, my podpisaliśmy taki układ europejski, który był umową taką stowarzyszeniową z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, ponieważ została rozwiązana Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli RWPG, my podpisujemy taki właśnie taką umowę z tym blokiem gospodarczym zachodnim. W 1994 roku składamy też wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Zobaczcie, już wiemy o tym, że do Unii jesteśmy przyjęci w 2004, a my w 1994 składamy taki wniosek, więc jak długa to musiała być droga. I teraz ta długa droga właśnie się rozpoczyna od 1994 roku. W 1997 roku Rada Europejska przyjęła taką, słuchajcie, decyzję o rozpoczęciu negocjacji, tak? Czyli my najpierw prosimy w 1994 o to, żeby rozpocząć z nami negocjacje, że chcemy przystąpić do Unii Europejskiej. W 1997 dopiero Rada Europejska wyraża na to zgodę. To wyrażenie zgody nie dotyczyło tylko Polski, ale też innych sześciu państw. Polska była szóstym. Tam mówiono o Węgrzech, o Cyprze, o Słowenii, o Estonii i o Czechach. I przez to, że Rada Europejska wyraziła zgodę na podjęcie negocjacji, podpisano w roku 2000 tak zwany traktat nicejski, który reformował już istniejącą Unię Europejską, reformował ją na taki styl, że ona będzie mogła się rozszerzyć o kolejne państwa tak zwanego bloku wschodniego. I te negocjacje cały czas trwają. One się zakończyły w 2002 roku. Ustalono wszystkie zasady, jak ma wyglądać przyjęcie, ewentualnie też kiedy. Żeby zostać przyjętym do Unii Europejskiej, to obowiązkowe było przeprowadzenie wśród społeczeństwa polskiego referendum, tak? Czyli to tak jakby wszyscy Polacy musieli wyrazić akces, zgodę na to, że chcą do takiej Unii należeć. I takie referendum odbyło się w czerwcu 2003 roku, czyli zobaczcie, praktycznie rok przed oficjalnym przyjęciem. I w czerwcu 2003 roku obywatelom polskim zadano tylko jedno pytanie. Czy wyraża pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej?
W tym referendum wzięło udział prawie 60% mieszkańców i aż 77% z tych głosujących wyraziło zgodę, opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a około 22% było przeciwko. W związku z tym, że mamy większość, oficjalne przyjęcie Polski do Unii Europejskiej następuje 1 maja 2004 roku po podpisanym wcześniej układzie akcesyjnym w Atenach. I teraz, jak społeczeństwo było nastawione do Unii Europejskiej? Już na samym początku, tak? Bo nam chodzi o ten rok 2004, jak my widzieliśmy nasz udział w Unii Europejskiej. Mieliśmy oczywiście euroentuzjastów i eurosceptyków. Euroentuzjaści to ci, którzy widzą szansę w Unii Europejskiej i na przykład twierdzą, że to, że przystąpimy do Unii Europejskiej, wpłynie na nasz rozwój gospodarczy, że on zostanie przyspieszony. Dodatkowo, dzięki udziałowi w Unii Europejskiej będziemy mogli wyrównać szanse z państwami Europy Zachodniej. To nasze opóźnienie cywilizacyjne będzie się zacierało. Natomiast eurosceptycy, ci, którzy nie byli zwolennikami przystąpienia do Unii Europejskiej, obawiali się kilku rzeczy. Obawiali się m.in. tego, że obcy kapitał, czyli obce państwa, mogą rozpocząć rozkupywanie naszego majątku, zarówno majątku trwałego w postaci budynków, zakładów, jak i majątku, słuchajcie, ziemskiego, tak? Tego się obawiano. Zastanawiano się również, czy rolnictwo i czy przemysł, czy ono będzie w stanie w ogóle nadążyć za tą nowoczesną Europą Zachodnią, bo nie ma co ukrywać, że lata 90., o których ostatnio mówiliśmy, pokazały, że my niestety gospodarczo czy rolniczo jesteśmy zacofani, że sprzęt, który posiadamy, nie dorównuje państwom Europy Zachodniej. I tego się właśnie eurosceptycy obawiają, czy my w ogóle będziemy w stanie dorównać tym państwom. Dużo wątpliwości też budzi dostosowanie się naszego polskiego prawa do prawa unijnego. Tutaj eurosceptycy mieli zastrzeżenia, że będziemy musieli zrezygnować ze swojej suwerenności, tak, na rzecz Unii Europejskiej, że zniknie jakaś obyczajowość, że rozpocznie się proces ateizacji społeczeństwa, że odejdziemy od katolicyzmu. No, tych zastrzeżeń mieli bardzo dużo. Te zastrzeżenia rozwiał trochę Jan Paweł II, który zabierając głos powiedział, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest tak naprawdę wspierane przez Stolicę Apostolską i to był taki sygnał, że no dobrze, no to jednak nie będzie aż tak źle. Jesteśmy w tej Unii Europejskiej, słuchajcie, już kilka lat, no i mamy pewne spostrzeżenia, tak? Od roku 2014 mija te 16 lat i na przykład widzimy, że w życiu codziennym mamy tą unifikację, mamy takie zrównanie się z państwami Unii Europejskiej, ale mamy też taką pewną różnorodność, którą ta Unia nam proponuje. Na przykład ta ochrona prawna dla produktów regionalnych, tak? Że trzeba mieć certyfikat na pewne produkty regionalne, że one są chronione. Posiadanie certyfikatu oznacza ochronę tego produktu. Co możemy dostrzec dzisiaj z takich zalet pozytywnych? To, co na pewno widzicie, czyli swobodę przemieszczania się, ale to dzięki strefie Schengen, tak? Ale swobodę przemieszczania się, swobodę podjęcia legalnej pracy w państwach Unii Europejskiej, różnego rodzaju dopłaty rolne, które rolnik może uzyskać, dofinansowania wielu inicjatyw lokalnych, słuchajcie, inicjatyw społecznych. No i słuchajcie, niesamowity rozwój infrastruktury w postaci dróg, mostów, budynków, to też jest dostrzegalne. I ten proces bycia w Unii Europejskiej, on cały czas trwa, tak? Ma swoje plusy i minusy, tak jak już wspominaliśmy. Na tą chwilę, słuchajcie, wszystko. Mamy omówioną Polskę w Unii Europejskiej.
I przy następnym naszym spotkaniu opowiemy sobie o Polsce w NATO. Jak wyglądała właśnie ta nasza droga do NATO, jak wygląda nasze skutki przejścia też do NATO. Na chwilę dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem.